co związkowiec chce robić w Sejmie? No, związkowiec pewnie chciałby dużo zrobić w Sejmie, a przede wszystkim stawiam na dialog, bo w dialogu upatruję wypracowanie konsensusu w rozwiązaniu różnych problemów, a dla pracowników najważniejszy problem to jest warunki pracy i płacy. Kandyduje Pani jako przedstawicielka związków zawodowych, tak można to określić. Chce Pani reprezentować pracowników. A jak chce Pani zmieniać system opieki zdrowotnej? Jak chce Pani sprawić, żeby był on lepszy? Mój program to siódemka dla zdrowia. I uważam, że problem zdrowia zarówno dla pacjentów, jak i dla nas pracowników jest problemem najważniejszym. Co można zmienić w tym systemie, a co trzeba zmienić? Zmienić trzeba finansowanie świadczeń zdrowotnych. Niedocenione są świadczenia zdrowotne, dlatego tyle problemów mamy w podmiotach leczniczych. Skrócenie kolejek to jest dla pacjentów, żeby mogli dostać się do lekarza i otrzymać oczekiwaną przez nich opiekę i wsparcie dla poratowania zdrowia, a nawet profilaktykę. Kolejnym jest elementem ważnym, że mówimy stop finansowaniu i kredytowaniu przez szpitale i przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo proszę Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za tak zwane nadwykonania. Szpitale muszą czekać nawet do roku za świadczenia, które wykonały dzisiaj, w dniu dzisiejszym dla pacjentów. Jest to po prostu niedopuszczalne. Niedopuszczalne i nie do przyjęcia jest fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia zamyka rok 2022 zyskiem 7 miliardów, a polskie szpitale powiatowe są zadłużone na 22 miliardy. Chcemy to zmienić i to trzeba zmienić, żeby ta dostępność do świadczeń zdrowotnych była lepsza. Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się. Musimy uruchomić i stworzyć opiekę senioralną. Mamy środki finansowe na ten cel przeznaczone w KPO, które należy odblokować, stworzyć oddziały, wyszkolić ludzi, tak żeby starsze nasze społeczeństwo miało zapewnioną opiekę. Dlaczego warto na Panią głosować? Nigdy nie stałam z boku spraw, a w te sprawy, które się podjęłam, zawsze się mocno angażowałam. Obiecuję być posłem zaangażowanym, pełnym inicjatywy, tak żeby nie zawieść Waszego zaufania. Dlaczego podczas tych wyborów tak ważne jest, żeby to kobiety poszły i 15 października oddały głos? Już 100 lat temu kobiety walczyły o prawa wyborcze i myślę, że nie warto zaprzepaścić tego elementu demokratycznego dla kobiet, bo wywalczone prawa 100 lat temu były ważne dla kobiet. Dlatego my jako kobiety powinniśmy brać udział w tych wyborach. Choćby z tego względu, żeby o sprawach kobiet nie decydowali tylko mężczyźni, tylko żeby był słyszalny też głos kobiet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.